Teraz. Dobra! Jeszcze raz, ponów! Już po raz kolejny w sobotę 12 września odbyło się Dzierżoniowskie Forum Bokserskie. Mamy dzisiaj 19 walk. Zawodnicy są praktycznie z Dolnego Śląska, ale też przyjeżdżają z Opola, bo Opole jest podłączone pod nasz okręg. Emocje na sali widać, że są fajne, ale uważam, że najlepszą walką, i to będzie walka wieczoru, będzie u nas Oskar Jędrysiak i Paweł Kacprowicz, którzy zrobią walkę wieczoru. Są chłopaki, którzy mają, który to jest rocznik 2003, po 40 kilo, ale tam będzie technika. Same zejścia, uderzenia fajne, nie takie cepy, jak to biją tutaj większość osób. Ta sobota też by nie była możliwa bez współpracy z miastem. Bardzo dobrze nam się współpracuje z nowym burmistrzem. Naprawdę tak samo on pomógł nam w organizacji tamtego forum i tego naprawdę mu serdecznie dziękujemy. Dzięki systematycznym działaniom szkoleniowców i stwarzanym dla zawodników możliwościom uczestniczenia w zawodach czy sparingach, boks w Dzierżoniowie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jeżeli się organizuje imprezy, robi się walki, to chcąc nie chcąc ten poziom musi się podnosić i się podnosi. Tak w tym przypadku, tak dzisiaj mamy imprezę sobotę bokserską, która jest organizowana coraz częściej w Dzierżoniowie. Ta młodzież ma gdzie boksować, gdzie się sprawdzać, gdzie się uczyć, nabierać doświadczenia. No, wydaje mi się, że ten poziom boksu się podnosi. Nie tylko w Dzierżoniowie, ale już w całej Polsce ludzie też zmądrzeli, że coraz więcej walk jest potrzebnych. Nie, kiedyś była liga, było gdzieś boksować, często boksować. Teraz tej ligi, jak się tej ligi nie było, był problem, ale widzę takie soboty bokserskie jak te, jak my dzisiaj robimy i inne kluby właśnie pomagają, żeby nabierać doświadczenia. I uczyć się przede wszystkim i też opanowywać stres, nerwy i wszystko z tym razem związane. Czesi potrafią przyjechać do nas, Słowacy, Górny Śląsk, jeden klub nawet ostatnio był z Wielkopolski, także coraz większą renomę te nasze turnieje mają i mam nadzieję, że za 2-3 lata już będzie pół Polski, a za 5 lat już cała Polska będzie przyjeżdżała na te soboty bokserskie, gdzie będzie można się konfrontować tutaj z zawodnikami, z tymi najlepszymi. Tylko mówię, kwestia czasu, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Przez sport można na pewno wiele w życiu osiągnąć. Uważam, że to jest dobry kierunek dla tych, którzy mają dobre predyspozycje, żeby w życiu jakoś się wybić i żeby, można powiedzieć, godnie zarobić, godnie utrzymać rodzinę. Także na pewno przez sport i też można w życiu coś osiągnąć. Dlatego uważam, że takie dyscypliny, takie imprezy i w takiej dyscyplinie jak jest boks, takie jak my tutaj robimy, jest bardzo dobrze, żeby były te ich początki. Dlatego zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w zajęciach i kształtowania swojego charakteru poprzez sport, jakim jest boks. Lewa ręka, tak jest! O to chodzi, teraz! Masz go, tak! Boksuj! Nie, proszę, kontur! Tak! Nie tak się, proste siostry! Tak jest! Słabko! Już mówię go!